ostatnim odcinku ledwo co uszedłem z życiem, ponieważ zostałem napadnięty przez dziką świnię zombie ze złotym mieczem. Więc teraz, moi drodzy, zwracam się do was z ogromną prośbą. Jeżeli chcecie zasilić szeregi Farrella, zostawiajcie łapeczkę w górę. Razem, wspólnie zaprzestamy tej tyranii. Niech żyją wolne piksele w Minecrafcie. Nie dajmy się zastraszyć. Tak jak powiedziałem, wbiliście pod ostatnim odcinkiem 15 tysięcy łapek, więc dzisiaj wjeżdżamy do Netheru. Witam wszystkich bardzo serdecznie już w trzecim odcinku Minecraft Skyblock. Jak widzicie, portal do Netheru jest zabarykadowany cobblestone'em. Mob Grinder jest cały czas w budowie, troszeczkę już go podbudowałem. Jeszcze musimy zbudować dodatkowe piętro, bo w sekcji komentarzy napisaliście mi: Farrell, zabuduj całego Mob Grindera, wtedy moby będą się respiły nawet w dzień. Więc na pewno w dzisiejszym odcinku to wykonamy. I ktoś napisał mądry w komentarzu, że jeżeli od portalu, patrząc na niego wprost, w prawą stronę się udam, czyli w kierunku mojej farmy, znajdę tam jakąś wyspę. Więc dzisiaj też to z pewnością sprawdzimy. Ale zanim do tego dojdziemy, moi kochani, musimy zrobić tutaj właśnie porządeczek na naszej działce. Zobaczcie, jaka wielka dynia nam tutaj wyrosła. Zobaczcie też, ile cobblestone'a nadropiłem. Odłóżmy sobie na razie cały bruk do pieca. Znaczy, do pieca, do skrzynki. Zetnijmy sobie na początku drzewko. Ja, moi drodzy, jestem w ogóle zdumiony, że wystawiacie masę łapek w górze pod tymi odcinkami. Cieszę się bardzo, że podoba wam się ta seria. I tak jak wspominałem, jeżeli skończymy Minecraft Skyblock, no to odpalimy Minecrafta Survivala. Nie wiem, czy sam, czy z JJ-ką, czy z jakimś youtuberem. Zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, z kim byście chcieli zobaczyć tą serię. A my teraz, moi drodzy, zasadźmy jeszcze tutaj. O, właśnie! To coś, to jest wata cukrowa, trzcina cukrowa, z której można w sumie zrobić watę cukrową, jeżeli przerobimy ją na cukier. I weźmy sobie jeszcze, zrąbmy tego kaktusa. W sumie wiecie co? Jak zrąbię go do pierwszego, to chyba mi wystarczy, nie? Tak jak wspominałem, w ostatnim odcinku z naszych bloczków zróbmy sobie, czekajcie, pyk, 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 brukowe płytki, pięknie. I tutaj zrobimy sobie o! Nie no, jeszcze wyżej dajmy. O, coś w ten sposób. Takie bariereczki piękne, żeby nie spaść tutaj w dół, jak będziemy chodzili w koło naszego ogródka. Dobra. Pyk, pyk. No i pięknie, zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Za chwileczkę sobie jeszcze troszeczkę poszerzymy. Rozwalmy sobie to tutaj. A jak wstanie dzień, to przerobimy cały prawie cobblestone i zaczniemy budować nasz mob grinder, bo tak się w sumie zastanawiam, jeżeli nie skończymy budowy mob grindera, czyli zabudowywać go zanim nadejdzie noc, to mogą się tam potwory narespić, już tam będzie ciemno i jak później będę chciał wejść na górę, te potwory będą mogły mnie łatwo zabić. Więc Farrell wszystko przemyślał, dlatego nadropiłem sporo cobblestone'a. Dobra, tak to wygląda, mi się wydaje, że źle nie jest. Wiecie co? Jeszcze sobie to w sumie rozszerzymy. Tutaj czekam, aż mi ta trawa przejdzie dalej. Czy mamy jeszcze dircika? Ta, dircik w ogóle jest pod ręką. Zróbmy to tak, pyk, 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 pyk. I za chwileczkę musimy zbudować jakieś skrzynki i zrobić sobie taką spiżarnię ze wszystkimi rzeczami, bo oczywiście cały czas brakuje mi tutaj miejsca na takie rzeczy. A wiem, że te skrzynki bardzo prosto się robi. Jest jeszcze gdzieś dircik? Nie ma dircika, to jest maksymalnie, ale stąd możemy sobie zebrać. Weźmy sobie ten dircik. Nie! Tu woda! Tu woda od dyni! Dobra, kurde, no i zgasiłem. Ajajajaj, ale narobiłem rabanu w tym momencie. Nie no! O! Dobra, zatamowałem. Zatamowałem wszystko. Pozbierajmy to sobie. Nie, jeszcze nie zatamowałem. Czy zatamowałem? Nie, teraz zatamowałem. Okej. Okay. Mamy dirta. Super, pozyskajmy sobie też naszą dynię. Będziemy mieli teraz jeszcze więcej nasionek, więc będziemy mogli sobie zrobić zupę dyniową. A tobie za chwileczkę, mordeczko, jakoś wodę doprowadzę. Tu mamy sadzoneczkę. Zasadźmy sobie na początku, weźmy motykę i zasadźmy sobie nasze dynie. Tu rośnie wata cukrowa, trzcina cukrowa. Gdzie ten kaktus? Tutaj, pyk. Alright, niech tu sobie rośnie dalej kaktusik. Nie wiem, po co on mi jest potrzebny, ale niech sobie rośnie, ładnie wygląda. I zróbmy to tak. O, pięknie. Zasadźmy sobie tego nie mogę. Gdzie są pestki dyni? A, jeszcze dyni nie przerobiłem na pestki, właśnie. Dynia. Cztery pestki, nice. I zróbmy tak, raz, dwa, trzy i cztery. No i dobra.
piasku już chyba nie mam. Mogę zasadzić jeszcze gdzieś tutaj coś? Nie, ale zaraz chwileczkę wodę pociągniemy i będziemy mogli z pewnością zasadzić. Zróbmy sobie w końcu te skrzynki na różne dziwne nasze rzeczy. Trzecia, jak dwie skrzynki połączymy, to się robi jedna duża, czyli mamy tutaj trzy skrzynki, żeby było symetrycznie. Dobra, i mi się wydaje, moi drodzy, że możemy zrobić na przykład miejsce na skrzynki tutaj koło, w sumie tu dirtu jeszcze dołożymy, to gdzieś w tym może miejscu, co? Albo tutaj? Kurczę, już sam nie wiem, może tutaj faktycznie to zróbmy. Jedna, druga, jedna, druga, okej. Tu będziemy gromadzili wszystkie surowce, jakie mamy. To jest surowiec, kaktus, to nie będzie surowiec. Czekaj, jak ja to rozwalę, to mi się chyba wszystkie rzeczy wysypią, tak? Na zewnątrz. Aha, no dobra, mądre, bardzo mądre. Rozwalmy kolejną skrzynkę. Aha, teraz się podzieliło na pół, dobra, spoko. I alright, mamy wszystko. Teraz, gdzie były surowce? Tu są surowce. Zostawmy wszystkie surowce. I gdzie jest łuk? Łuk chyba był coś takiego. Raz, dwa, trzy? Nie, jednak nie. Dobra, Farel, chciałeś się popisać, niestety jak zawsze nie wyszło. A, w ten sposób łuk, dobra. No i mamy, moi kochani, pierwszy łuk. Do niego mamy tylko cztery strzały. I chyba strzał nie potrafię skraftować. To potrzebuje siekierki, w sumie możemy wziąć kilof. Jeszcze będę potrzebował kilka kilofów, ponieważ jak będziemy mob grindera budować, więc tam będzie trzeba troszeczkę rzeczy przerobić, więc taki kilofik się z pewnością nam przyda. I gdzie jest teraz moje wiaderko? Gdzie jest wiadro? Halo? Gdzie jest moje wiadro? Skup się, Farel, gdzie zostawiłeś? No nie, no musi być gdzieś w skrzynce, halo? Wiem, czyja to sprawka. Nie dość, że zombie, to jeszcze świnia ukradł mi wiadro do netheru. Nie, ja do ciebie, gościu, już tam w tym momencie wjeżdżam. Gdzie jest mój miecz? Miecz w dłoń. No i zobaczymy, kto będzie cienko teraz śpiewał, byku. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj do mnie szybciutko. Halo, jest tu kto? Gdzie ty jesteś? Tutaj schował wiadro. Mówiłem, że to jest nie dość, że świnia, to jeszcze zombie. Dobra, jeszcze skrzynkę, kurczę, mi ukradł. Oddawaj skrzynkę. I żeby to ostatni raz było, bo ja za chwileczkę i tak się tutaj do ciebie udam i będziemy inaczej rozmawiali. To jest kolejna brama z obsidianu. Więc jeżeli zrobimy tutaj to samo, co u góry, zalejemy to lawą, nakryjemy deskami, to odpali nam się drugi portal. Jest myśl, dobrze, że odzyskaliśmy wiadro, ponieważ teraz będziemy mogli sobie śmiało podpalić ten portal. Ej, jestem mega ciekawy, gdzie nas zabierze. Można mieć chyba dwa portale, nie na jednej mapie, zobaczmy. Dobra, pali się, okej. Dołóżmy teraz tutaj desek, jeszcze jak się zaraz ugasi. Uwaga. Dawaj, odpalaj się. Dobra, zajęło się. Jest, działa, zadziałało, okej. Gaś, szkoda desek. I moi państwo, chwila prawdy, let's go. No, jestem ciekaw, gdzie nas teleportuje. Co? Do domu? Na górę? To jeżeli mamy dwa portale, to nas teleportuje z jednego do drugiego. Tak mam to rozumieć, tak? No to się teraz nieźle rozczarowałem. Nice. Halo, co to za dyma? Halo? Co to jest? Nietoperz mi wleciał na chatę. Halo? Jeszcze zombie jak idzie. Ała! Uciekaj mi stąd! Ja dziękuję, jaka za dyma. Ciekawe, co z nich leci. Dawaj, mam mało życia, bardzo mało życia. Ciekawe, z której strony mnie teraz przeatakuje. Dobra, pal gumę mi stąd, kapciu. Wow, jest szybki. Dawaj, powalczymy trochę. Mam jeszcze dwa oczka życia, chodź. Zombiak jeszcze stoi, ja dziękuję, co tu się dzieje? Ej! Nie no, pół oczka mi zostało, pada. Który pierwszy będzie atakował? Ten. Dobra, padł. Mamy to. Zbieramy expa i poleci sobie? Nie, no muszę z nim walczyć do końca. Jeden będzie? Tak, jeden. Najgorzej. Zostałem zabity przez fantoma. No okej, okay. Ale teraz mamy full życia, więc jak coś, ten fantom może tu przyjść i ja go zaraz tutaj szybciutko ukrócę. Chodź fantom, chodź. Czy zdążę zbudować sobie szybko łuk? Czy ja mam łuk? Czekaj. Mam łuk. No to teraz chłopaku sobie zatańczymy. 3,
dwa, jeden, dawaj. Boom! Headshot! I co? I co? Nie spodziewałeś się tego. Haha! A ty... Zamknij się! Do widzenia, pan. Okej, moi drodzy, wstał po raz kolejny Dzionek. Teraz nie ma szans, żebyśmy nie ukończyli naszego mob grindera. Zobaczcie, ile surowców przygotowałem. Więc zabierajmy się od razu do roboty, bo Dzionek krótki. Coraz ciemniej u góry. Na szczęście nie ma żadnych mobów. Super, rewelacja. Od razu zobaczmy, jak wygląda sytuacja z wodą. Tą wodę muszę gdzieś nalać tutaj, tak? I ta woda musi nam ładnie spływać, ale ona nie może spadać na dół. Czy jest dobrze tutaj woda zrobiona? Jest zrobiona idealnie. Czyli możemy śmiało tutaj wszystko zabudowywać, tylko na początku dajmy sobie kilka pochodni, żeby było jaśniej, bo jak to wszystko zabudujemy, no to oczywiście nam się tu zrespią moby. Okej, tak to wygląda. Teraz szybko skoczymy sobie po kolejne. Wow, 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 wow. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie mogę spaść z góry. Po kolejną wodę. I zrobimy sobie stałe źródło wody i wszystkie i pozostałe trzy kończyny naszego mob grindera zasilimy wodą. Okej, jesteśmy z powrotem u góry i powiem wam, moi drodzy, że nie sądziłem, że Minecraft jest aż tak trudną gierką, zwłaszcza tryb Skyblock. Czekajcie, teraz trzeba zrobić stałe źródło wody. Aha, chyba tutaj tego nie zrobimy. Trzeba to zrobić na nowo. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Mamy to. Okej. Nalejemy tu wody. Weźmy stąd wodę. Nalejemy tu wody. No i voila, mamy basenik. Wiecie, co się zastanawiam? Że nadchodzi noc i mam nadzieję, że nic nam się tutaj, kurczę, na dachu nie zrespi. O, jest dużo miejsca do respa. Dobra. Ej, co jest? Czemu nie mogę postawić tutaj pochodni? Halo. Coś jest... A, bo to jest płytka. Dobra. Okej, jedna strona. I druga strona. Powinno być teraz bezpiecznie. Okej, moi drodzy, udało nam się wszystko uzupełnić w koło. Woda wszędzie się leje, tak, wszędzie się leje. Rozwalmy teraz tego klocka. Zobaczmy, co się dzieje na dole. O kurcze. Dwa dwa zombiaki i spider. No to będzie ciężko, żeby się uratować, ale za chwileczkę Farel coś ciekawego z pewnością wymyśli. I jakoś się pozbędziemy oponentów. Rozwalmy sobie teraz nasz basenik, który nam jest w sumie źle. Źle, Farel. Po prostu go zabuduj i wtedy ta woda zniknie. O! Dokładnie w ten sposób. Weźmy sobie teraz wszystkie nasze surowce, które tu nam zostały. I trzeba teraz zabudować górę. Jeszcze mamy 62 płytki, więc to nie jest wcale tak mało. Powinno wystarczyć nam na cały sufit, żeby to zamknąć. Pochodnie u góry w sumie chyba niech zostaną. Jak to będzie wszystko zamknięte, światło nie będzie dochodziło, a moby powinny się bez problemu tutaj respić. Dobra. Chyba starczy, co? Płytek, jak myślicie? Mi się wydaje, że starczy. Duża ta dziura? Nie no, już malutka. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Tylko najgorzej będzie teraz zejść na dół, żeby nie zginąć. Ale wymyślimy coś za chwileczkę, spokojnie. I najtrudniejsze teraz przed nami. Wziąć, zebrać wszystkie pochodnie, żeby nie zginąć. To jest wyczyn. Dobra. Kolejna. Kolejna. Coś mi się wydaje, że my będziemy musieli chyba wyjść dachem. Nie będziemy mogli tutaj zostać, tylko będziemy musieli wyjść górą, żeby nie zginąć. Dobra, rozwalmy szybko te klocuszki już. Alright. Dobra. I została nam, moi kochani, ostatnia pochodnia. Ja to szybciutko tutaj rozwalam. Nie chcę stracić wiaderka, wiecie? Zrobimy to w ten sposób, że ja rozwalę sufit. Stworzę szybciutko stół rzemieślniczy. Zbuduję skrzynię, w której tutaj zamknę nasze wiaderko.
A czyli wszystko mogę tu zostawić. Deski, kilof, miecze, pochodnie. A czyli weźmiemy ze sobą tylko siekierkę. Aha, której już nie mam, ale muszę sobie ją zrobić. Dobra. Okej, okay. Rozwalmy jeszcze to na szybkości. Gasimy światło, moi drodzy. I stąd spadamy. Spadamy na dół. Za chwileczkę powinny spadać na sam dół nam moby. I będziemy teraz mieli tyle lutu. No zobaczymy, jestem mega ciekawy. Długo czasu mi zajęło zbudowanie tego czegoś. Nawet jak tutaj zginę. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Właśnie. Nie szkodzi. Jestem mega ciekawy, czy te potwory będą spadały. Dawajcie, zapraszam na sam dół. Ups, czekajcie. Bo. Muszę rozwalić tutaj jeszcze nam. Kurde, łopatą. Trudno, niech będzie łopatą. Muszę to rozwalić. Jakieś klocuszki. Bo zombiak właśnie. Szybciej bij tą ręką. Szybciej. Dawaj. Dobra, udało się, na szczęście, nice. Chyba nie przeskoczy, co? Nie, nie przeskakuje. I co? Do widzenia panu, jednemu i drugiemu. Elo, patrzcie, spadają. Kurde gościu, odsłoń mi, bo widowisko mi psujesz całe, no. Co tutaj się dzieje? Co wybudowaliśmy? Czy będzie cały czas coś nam spadało z góry? Czy jednak nie? Rozwalmy sobie jeszcze te deski. No jak na razie nikogo nie widzę, żeby tutaj spadał i... żeby... Ale się wystraszyłem, matko kochana! Co to było? Od razu na pełnej wjechał creeper i... Nie. Nie gadajcie, że mob grindera zbudowałem o jedno oczko za nisko. No chodź creeper, chodź. Okej. Możemy to szybko teraz wszystko wziąć. Kolejny creeper! Matko kochana. Zbudujmy tutaj coś. I teraz się zastanawiam, czy oni uderzają w ziemię i giną, czy po prostu zatrzymują się na moim bloczku. O ja dziękuję. Ładna rzeźnia. Sprawdźmy to. Rozwalmy to jeszcze. No i zapraszam kolejnego odważnego. Okej. Okay. Czyli zadaję im spory. Nie! Zginął! Zombiak zginął! Czekajcie! Jeszcze raz! Zombiaki giną! Jak coś, mam w pogotowiu łopatę i nie zawaham się jej użyć. Pamiętajcie. Dawaj, spider, na dół. Okej. Okay. Nie wiem czemu, ale szkielety nie chcą ginąć. Mają za dużo chyba HP. Ale zombiak padł. Od razu. Dziwna sprawa. Ale w sumie powinno i tak dobijać ich słońce, co nie? Dobra, leci. Zapraszam do mnie, byku. Dobra, nice. Okej, okay, ekspiarka działa. Dajmy tutaj klocek, żeby za daleko moje zombiaczki nie wychodziły. Okej, moi kochani, teraz czas na ostatnią fazę dzisiejszego odcinka, czyli musimy się zbudować w tamtym kierunku, ponieważ ktoś w komentarzu napisał, że tam jest jakaś ukryta wyspa. No ja jestem mega ciekawy, czy coś tam się znajduje. Aha. A wszystkie moje rzeczy zostały na dachu. Super. Okej, okay, nareszcie udało mi się dotrzeć na górę. Wszystkie swoje rzeczy teraz ze sobą zabieramy. Fantastycznie, na dole już czeka na mnie creeper z zombiakiem. Przepięknie, po prostu przepięknie. Ale spokojnie, my się ich nie boimy. Właśnie, trzeba to zrobić jakoś tak mądrze, żeby nie zginąć. Ja temu creeperowi nie ufam, wiecie? Po prostu mu nie ufam. Więc zrobię coś takiego. Zanim zaskoczę. Nie no, mam 4 serduszka, zginę. Zróbmy to inaczej, czekajcie, mamy wodę. Weźmy sobie wodę ładnie. Rozlejmy. I po wodzie. O, jak po windzie, prawie wyszło. Dobra, uciekamy z tym wiaderkiem. Bo jakbyśmy stracili to wiaderko, to było po prostu już koniec serii. Wow, proszę państwa, halo. Co państwo tutaj robią u mnie na kwadracie? Przecież do widzenia, nikt was za nie zapraszał. Zapomniałem most rozwalić, ja dziękuję. Szlabanu nie włączyłem, teraz muszę ich bić z dłoni? Naprawdę?
Heal off mi się skończył, ja dziękuję. Ale zdyma. Dobra, się tego zombiaka szybko nawalę jakoś. Ale powiem wam, widzowie, że tutaj ostra walka. Ostra walka na śmierć i życie. Dwa serduszka w zanadrzu. Dwa staki po 64. No i co? Otwieramy tutaj przejście i lecimy, moi drodzy, w tym kierunku do końca mapy, albo jeszcze dalej. A co to za zbiorowisko pod moim mob grinderem? Wy mieliście tam ginąć, a nie sobie stać. Okej, moi kochani, trzeba będzie tego mob grindera w przyszłym odcinku chyba troszeczkę poprawić, no bo nie wiem, czemu oni nie giną, albo jakoś ich zamknąć po prostu, żebym mógł bezproblemowo zaatakować ich jakoś tam po nogach, nie wiem, albo mieczem, albo strzałami. No i dzięki temu będziemy zdobywali expa. W sumie to nie jest złe, bo jak te potwory będą spadały z góry i same by ginęły, to ja bym nie dostawał expa. A z tego co wiem, exp jest potrzebny w Minecrafcie po to, żeby móc na przykład sobie później w takim stole Enchanted Table, to się chyba nazywa. Jeżeli coś przeinacza, no to poprawcie mnie w komentarzu. Wtedy będziemy mogli sobie enchantować na przykład kilo, że będzie miał więcej ataku, bądź tak samo tyczy się to mieczy. Okej, moi drodzy, jesteśmy już dosyć daleko. W tle niestety nic nie widać. Skończyłem pierwszy stack 64 płytek, zaczynamy drugi. Powiem wam, że już jestem dosyć daleko. Zostało mi jeszcze 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Już nie mam płytek. No, w oddali niestety jeszcze nic nie widzimy. Okej, pójdę, zrobię jeszcze jeden stack 64 płytek, rozłożymy w tą stronę. No jeżeli nic już nie znajdziemy w tamtym kierunku, to znaczy, że nic tam nie ma. Okej, przygotowałem kolejny stack płytek. Kurczę, nie mogę biegać, bo jestem już mega zmęczony, a nic nie jadła moja postać już bardzo, bardzo długo. Zawsze jak jestem zmęczony, no to skaczę na dół, ginę. W ten sposób też podpowiedzieliście mi w komentarzu. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wraz z tym pięknym świtem słońca zobaczymy również jakąś wspaniałą wysepkę gdzieś w tej hen oddali. Mamy do stracenia jeszcze 84 płytki. No to let's go. 4, 3, 2, 1 i nic! Dalej nic nie widać. Coś mi się wydaje, że ktoś z komentarzy tutaj ładnie przytrolował gierkę i niestety nic tam w oddali nie będzie. Ale nie łamcie się, moi drodzy, w następnym odcinku dorobimy jeszcze kilka płytek, a wy napiszcie mi w komentarzu, czy faktycznie coś w tamtym kierunku jest, czy po prostu buduję to na marne. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę i nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, ponieważ odcinki z Minecrafta będą pojawiały się regularnie. Trzymajcie się, cześć! W sumie może i lepiej, że zginąłem, od razu się zrespię.